Maja Husarska dla KRK TV. Dzisiaj naszym gościem wirtuoz kulinarny i dziennikarz Amin. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Amin Fahari, jestem od 2009 roku w Polsce. Skąd przyjechałeś? Ja, moje urodziny w ogóle jestem z takim bardzo bogatym historią. Kraju się nazywało Persja dawno temu, a teraz jest Iran. Miasto nazywa się Behshar. Po polsku znaczy piękne miasto. Małe miasteczko turystyczne. Studiowałeś tam sztukę kulinarną, tak? Pierwszy zaczynałem się po prostu, kariera była grafika bardziej. Robiłem, malowałem, rysowałem. I to była grafika. Przy okazji przez dużą wielu znajomych poznałem kuchnię i też po skończeniu grafika i poszedłem na gotowanie. Tam zaczynałem moją karierę gotowania. Czyli ta pasja jak gdyby później się pojawiła, wcześniej była sztuka, tak? Tak, dokładnie później było. To nie było żadne dołączenie z moim początkowego celu. A co takiego cię zafascynowało w gotowaniu? Po prostu zastanawiam się, jako grafist możesz dołączyć dużo wiele w kuchni. Więc zaczynałem bajerować z kolorami w kuchni, z jedzenie, z na przykład dołączenie coś kolorystyczne, z na przykład białym jogurtem, z czerwonego buraki, może robić sos jogurtowy i będzie bardzo ładnym i fantastycznym kolorem. Kompozycja, zaczynałem tego po prostu rysować na papierem i później po prostu zaczynałem działać na talerzu. I tu praktycznie wyszło dużo wiele miasto, wiele moich podróży i korzystałem z tego doświadczenia. A co takiego właśnie łączysz w kuchni? Czy to jest kuchnia właśnie irańska? Łączysz ją z polską? Czy masz jakąś ulubioną kuchnię? Kuchnia irańska, że nie, ale możemy mówić kuchnia perska. Kuchnia, że perska kuchnia jest najstarszym kuchnią świata po chińskiej kuchni, że mają wiele tysiące lat. Dołączenie z polskiej kuchni jest trochę... Różnice jest, ale po prostu możemy pracować, bo w Polsce mięso jaka baranina, jako cielęcina, potrawy są przygotowane jako tradycja i nie mają żadnym metodem perskiej, ale my przy okazji dołączyliśmy kilka okazji tego baranina albo cielęcina, bo to jest narodowa kuchnia perska i ryż z dodatkowym szafranem albo mieszanka ryżem z bobem, ze szpinakiem, z fasolką, z rodzinkami, a jakieś tajemnice, fasznice perska się nazywa berberi i to jest takim rodzinna, takim sezonowym po prostu pasujące do ryżu. Jest faszne, a ryż mają dodatkowe po prostu fantastyczny smak. I jeszcze dodatkowo polewane z szafranem. To naprawdę jest tak. Obok tego pojawi się na przykład gulasz z baranina z sosem warzywnym albo bakłażanem, albo cukinia. Zależy, co jest sezonnie. Czyli głównie kuchnia perska, tak? Tak. Głównie kuchnia perska. Na każdym daniu perski kilka przypraw są zawsze podstawowe. Pierwszy jest kardamon, cynamon, wanilia, czosnek i tu są podstawowe. Znaczy korzystamy. Ja osobiście na przykład cynamon do wszystko dam. Znaczy musimy nauczyć, że naprawdę cynamon jest tajemnicą mięsa. Jeżeli karkówka pieczemy albo udka i cynamon naprawdę jest jedna z wielkich tajemnic mięsa. Kuchnia polska, tak jak moim jednym znanym kucharzem w Polsce, Modest Amaro, że naprawdę jest dobry produkt i naprawdę jest dobrym kuchni i bogaty. Tylko musisz tego pokazać. I właśnie potwierdzam tego teksta Modesta Amaro, bo naprawdę jest bogatym kuchni, tylko musimy po prostu pokazać do świat, że polska kuchnia i polski produkt naprawdę jest dobre. I musisz ogarnąć naprawdę świetne danie, świetne jedzenie, świetny smak. Tak jak czosnek polski, pierwszym słowem na świata, majeranek polski. A ja osobiście mówiłem, wszędzie mówię, uwielbiam góralskie danie polskie, ten schabowy z pire ziemniaczane i buraki. To jest podstawowe moje jedzenie, uwielbiam to. Moje kierunek kulinarne, tak jak moim nauczycielem, to jest, moim mistrzem, to jest Jamie Olivera.
ja gotuję tak Jamie'ego, uważam, że osobom, że nauczyli od niego kuchnię, na pewno gotują tak jak on. Więc my nie mamy żadnej fusion na talerz, tylko my mamy fusion na smak. Mamy fusion na ten danie, że dołączymy z niczego coś. A jako się przenosisz tutaj na grunt polski, czy znajdujesz te same składniki? Na składniki jest, ale w ogóle zawsze znajdziesz gdziekolwiek, w cokolwiek kraju jesteś, dzięki teraz możliwość internetem albo możliwość tylem hypermarketami, że może znajdziesz na przykład dużym produktem to, ale czy oryginalne, czy nie, to nie wiadomo. Na przykład najgorszy problem jest na przykład, mówimy pod ręce, mamy szafran. No szafran jest taki trochę szepraw, że w ogóle to jest najdroższe szepraw świata, bardzo ochronie człowieka na temat choroby jako raka albo coś. To jest mieszanka. Musimy bardzo uważać, że szafran, że kosztuje bardzo, bardzo drogo. To nie możliwe, że znajdziesz na 5 zł, 4 zł. To jest na pewno farbowane rośliny jakieś pszenne i dodatkowe kawałek szafranu i po prostu widać, że to jest nie tak coś. Ale czasami, jeżeli mamy dobry kumpli albo dobry przyjaciel, na przykład zawsze dostajesz. Ja dostaję zawsze z Iranu, swoją mamą wysyła do mnie. Czyli ta kuchnia perska jest jakoś pikantna, jest jakoś aromatyczna? Jakie są takie główne smaki, które się wybijają? Kuchnia perska dzięki słońcu w Iranie zawsze znajdzie świeżego produktu, więc bardziej jest słodki i faszne słodki, faszne mieszankę. W północy w Iranie znajdziesz słodki, w pustyni znajdziesz słodki, tam zawsze masz wszędzie, ale głównym składnikiem jest na słodki faszne. Masz jakąś restaurację, czy pracujesz gdzieś? I po prostu prowadzam restaurację i po prostu mam Akademię Dobrego Stylu i dodatkowe takim prywatnym telewizja kulinarna. Właśnie twój kanał, jak się nazywa? Kanał się nazywa Street Food TV. I Street Food znaczy ulicy jedzenia, ulicy danie, nie? I chcieliśmy pokazać ludzi, że to całkiem nieprawda, bo zawsze w restauracji ty znajdziesz street food, szybkie danie i możesz tego korzystać, nie? I dzięki tego lokalizacji tego street food, to jest, że od razu możesz na Google znajdziesz najlepszą restaurację szybkie danie. Mam 15 minut i gdzie mogę zjeść? I od razu street food ciebie pokazuje, zamiast zdjęcia i adres dostajesz filmik, krótki filmik, że znajdziesz ciebie droga do tej restauracji, w środku jak ma wygląda, jakie menu, ile kosztuje i jak to jest lokalizacja. A powiedz, czy to był szok kulturowy, jak przyjechałeś do Polski? Duża różnica w stosunku do Iranu? Tak, tak. Dużo, dużo różnica. Musiałem dużo, dużo nauczyć. Jeszcze najgorsze, bo jeszcze języka nie nauczyłem. Jeszcze dodatkowo musiałem języku. Dzięki też moim przyjacielom, że po prostu dużo pomagali. Ale bajka na to bardzo mi nie pomagał, bo większość czasu w Polsce na początku zaczynam bajkę oglądać. Że będziesz nauczyć języka. Tak, to był najlepszy sposób. Przy okazji korzystam z życzenia na święta, udanego dinguza i smacznego jajko. I podziękuję wszystkich moim przyjaciel i wspólnik, mój menadżer i moi asystentkami, że non stop pracują w biuro i dla lepszej wersji programu. Podziękuję i pozdrawiam wszystkich i dziękuję Ciebie też. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie.